Moi drodzy, w dniu dzisiejszym moja misja dobiega końca. Przybyłem za granicę tylko po to, by pokazać wszem i wobec, że Polak, a nawet freakfighter, potrafi się elegancko, kulturalnie zachowywać. Jak wiecie, jako cesarz polskich freakfightów musiałem to całe odium tego bagna, które narobił Adamek w samolocie, chcąc lecieć z Warszawy do Nowego Jorku, jak wiemy, no nie zdołał polecieć, bo przez ten syf, którego narobił, został po prostu wyjebany na pysk z samolotu. Musiałem spróbować wziąć sprawy w swoje ręce i ten wizerunek odmienić. No, zrobiłem, co mogłem. Zrobiłem, co mogłem, aby przez ten tydzień wszyscy za granicą wiedzieli, że Polak to elegancki turysta, że Polak to jest elegancki facet, że freak fighter nie musi oznaczać jakiegoś szaleńca z Alcomasters. Pytali mnie tutaj, panie Marcinie, kiedy Adamek znowu w Alcomasters? Ja mówię, ale słuchajcie, on nie występuje w Alcomasters, on w jakiejś gali takiej freak fightowej występuje. A to nie Alcomasters? Ja mówię, nie, to coś innego. Więc słuchajcie, na ile byłem w stanie, na tyle ten wizerunek Polaka za granicą ociepliłem i polepszyłem. Trzymajcie się.